Cześć, z tej strony Karolina, a z tej strony Jędrzej i zapraszamy Was na przegląd najgorętszych pop wiadomości. Dzisiaj zaczynamy od Francji, a dokładniej od Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, bowiem znamy już zwycięzców. Złotą palmę otrzymał Ken Loach za film Ja, Daniel Blake. I and... jest to już drugi raz w życiu reżysera, gdy triumfuje na tym festiwalu. Równo dekadę temu zwyciężył filmem Wiatr buszujący w jęczmieniu. Grand Prix tegorocznej edycji imprezy w Cannes odebrał Xavier Dolan. No, kolejne zaskoczenie, to prawda? No, nie do końca, bo wiem, no. Kanadyjczyk jest ulubieńcem festiwalu i niemal każdy jego film przynosi mu na nim nagrodę. Jak tam czekacie na filmy wyróżnione w Cannes? Ja, Daniel Blake, wejdzie do polskich kin już jesienią. A ja, Jędrzej Skrzypczyk, wejdę do polskiego kina prawdopodobnie jutro. <tosobie> Jak was znajdę sobie wolny czas... Pojawiły się pierwsze opinie osób, które widziały wstępną wersję Legionu Samobójców. Prawie wszyscy są zachwyceni, nazywają ten film szalonym i zwariowanym. Chwalon jest zarówno David Ayer, jak i obsada, szczególnie Margot Robbie w roli Harley Quinn a niektórzy podają, że Batman w filmie pojawia się w zaledwie kilku scenach i jest obecny na ekranie około 10 minut. Musimy jednak brać te pierwsze opinie z dystansem. Przypomnijmy, że Batman vs. Superman również określony był z początku arcydziełem, no a wiem jak się to skończyło. Film wejdzie do kin 5 sierpnia 2016 roku. Tymczasem, gdy Legion Samobójców jest chwalony, Warcraft Początek jest dosyć mocno miażdżony. Krytycy mają problem ze znalezieniem punktu odniesienia do filmu. Z jednej strony niepodobny jest w nastroju do Władcy Pierścieni, z drugiej dosyć nieudolnie próbuje naśladować o tron. Chwalą jednak efekty specjalne oraz fakt, że film sprawia frajdę i może spodobać się nie tylko graczom. Jak możemy poczytać w komentarzach na na ekranie, niezależnie od wstępnych opinii krytyków, i tak wybierzecie się do kina. My o Warcraftie mówimy już w ten czwartek, a premiera filmu zaplanowana jest na 10 czerwca. Jesteśmy świadkami kolejnego wyścigu zbrojeń tym razem na polu konsolowym. Nie ma tygodnia, byśmy nie otrzymywali nowych informacji o postępach firm Sony i Microsoft nad tworzeniem nowej generacji konsol. Póki co możemy spodziewać się unowocześnionych wersji dotychczasowych urządzeń. Podobno gigant z Redmond pracuje nad dwiema wersjami konsol. Pierwsza z nich, Slim, to odchudzony Xbox One. Zaś druga, o kodowej nazwie Scorpion, to zupełnie nowy model, który rzekomo posiadać będzie kilkakrotnie mocniejszy procesor graficzny oraz ma wspierać gogle Oculus Rift. Być może więcej dowiemy się na targach E3, które rozpoczną się w połowie czerwca. Już niedługo, bo 9 czerwca pojawi się reboot gry z 2009 roku pod tytułem Mirror's Edge Catalyst. <laughs> Z okazji nadchodzącej premiery wydawca postanowił upublicznić nowy zwiastun. Pojawiają się też informacje odnośnie planowanej serialowej adaptacji gry. Więcej szczegółów pewnie pojawi się niebawem, a fani dziwią się, że dopiero teraz ktoś o tym pomyślał. Nadchodzi Netflix dla komiksiarzy. What? <grystanie> Widzę, że entuzjazm Tobie też się udziela. Och, jak najbardziej. Nowa usługa portalu Comixology o nazwie Unlimited oferuje nieograniczony dostęp do wielu wydawnictw, w tym Image Comics, Starcorks Comics... IDW Publishing, Boom Studios czy Archie Comics za niecałe 6 dolarów miesięcznie. Użytkownicy mogą czytać komiksy z takich serii jak The Walking Dead, Saga czy Hellboy, a ja ze swojej strony polecam szczególnie Scotta Pilgrima. Już wkrótce usługa ma być dostępna na całym świecie i każdy będzie mógł ją przetestować w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Ja z pewnością wypróbuję. Uwaga! W trzecim sezonie Fargo w głównej roli... <laughs> przepraszam, w głównych rolach pojawi się <laughs> Juan McGregor. Aktor wcieli się w aż dwie postaci, braci bliźniaków, z których jeden będzie żył amerykańskim snem, a drugi nie będzie mieć niczego, nawet włosów. Ten gorszy oczywiście o wszystkie swoje niepowodzenia obwiniać będzie tego lepszego. Wydarzenia mają miejsce 4 lata po zakończeniu pierwszego sezonu, no cóż, czekamy. No czekamy, czekamy, a według innych plotek głównie bohaterowie mają nazywać się Obi-Wan i obi Tu. Tak czy inaczej, według niektórych z was Iwan McGregor mógłby wystąpić w innym serialu, a mianowicie w rebucie serialu MacGyver. No cóż, widać pewne podobieństwo. Ostatnio chyba jestem specjalistą od tego, co dzieje się w pornoświecie, więc nie mogę nie wspomnieć i o tym. Studio Brazers postanowiło skorzystać z popularności gry o tron i stworzyć własny serial, także dla dorosłych, choć z większą ilością sensexu. Zapewne niewiele większą, ale jednak. Serial zwie się Storm of Kings i... Co ciekawe, jest on podobno bardziej zachowawczy od hardkorowych czasem momentów z serialu HBO. Cóż, póki fabuła jest fikcją, można wyczyniać w telewizji cuda, zaś w przypadku produkcji Brazers, wszystko musi być zgodne z prawem. Podobno twórcy są wielkimi fanami serialu i chcieli zakończyć go wymarzony przez siebie sposób, czyli z Johnem Snow i Daenerys na tronie. Są także walki, smoki i odcinanie głów. Czyli niespecjalnie się różni od produkcji HBO. Ciekawe na ile będzie różnić się od oryginału książkowego, czy może tak jak serial potoczy się zupełnie swoją drogą, no bo twórcy serialu HBO mają nie lada problem z niewydaną jeszcze książką George'a R. R. Martina. Oskarżani są o to, że ją spoilują. Ostatnio przyznali się do tego, że autor zdradził im trzy poważne zwroty akcji, które znajdą się w serialu. Dwa z nich już zostały pokazane. Jeden dotyczy wydarzeń z piątego sezonu, drugi miał miejsce w odcinku The Door, który niedawno który niedawno najpierw wyciekł do sieci, a potem trafił do legalnej emisji. Czyli spoiler, no bo najpierw zobaczyliśmy, a dopiero kiedyś może przeczytamy. Trzeci zwrot akcji trzymany jest na sam koniec serialu. Pojawił się kolejny zwiastun filmu Star Trek w nieznany, który wygląda o niebo lepiej niż pierwszy trailer. Jestem bardzo podekscytowany tym filmem i ciekawi mnie, gdzie dotrze załoga USS Enterprise bez J.J. Abramsa na pokładzie. Który niedawno przejął stery w Sokole Milenium. Yy, tak, dokładnie. Niedawno mogliśmy się dowiedzieć, że Simon Peck i Dag Yong napisali historię na nowo, odcinając ją niejako od poprzednich wydarzeń. Tym razem bohaterów spotkamy, gdy ci będą w połowie pięcioletniej misji. Napotkany antagonista, którego wciela się Itris Elba, spowoduje, że bohaterowie podważać będą podstawowe prawa federacji oraz zastanawiać się będą nad sensem kolonizacji kosmosu oraz kosztami takiej polityki. Zapowiada się super ciekawie. Zerknijcie na nowy plakat, czyż nie są cudowny? Dzięki wielkie za oglądanie i słuchanie. Dzięki, dzięki. Jeśli nie jesteście na bieżąco z Popniusami, możecie to łatwo nadrobić. Sprawdźcie nasz poprzedni odcinek Chod na ekranie. Zapraszamy też do oglądania serii wkrótce na ekranie, gdzie przyglądamy się nadchodzącym premierom. Oczywiście pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał. Dzięki, że nas oglądacie. Trzymajcie się, pa!